bezwieczne, z mgłami, plus dodatkowo mieszanina tych gazobiktorów, które emitujemy w wyniku spalania, to jest właśnie ten smog, który rozprzestrzenia się na bardzo niskich wysokościach i niestety my to wdychamy. Głównym takim elementem czy składnikiem tego smogu to jest pył. Fachowo to się nazywa pył zawieszony, PM10. To znaczy się o wielkości cząstek 10 mikronów. W ostatnim czasie pojawiły się również pyły PM2,5, które okazują się jeszcze bardziej groźne dla naszego zdrowia. Tutaj jest mowa o tym, że w tej chwili dość dokładnie w zasadzie w całym kraju emisje gazów i pyłów, a szczególnie pyłu PM10, są monitorowane przez tak zwane wioski, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. W Wielkopolsce jest kilka stacji już w pełni zautomatyzowanych, które bezpośrednio do bazy przekazują wyniki pomiarów, jak to wygląda w danym dniu. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ przepisy unijne nałożyły na kraje członkowskie, że w roku maksymalnie może być tylko 35 dni z przekroczoną normą emisji pyłu, która wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny. Jeżeli ta ilość dni jest większa niż 35, wtedy niestety dany kraj jest zobowiązany do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia emisji. Tutaj puszczę w obieg Państwu, jak to wyglądało w tym roku. To są dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ale my jesteśmy w strefie konińskiej, czyli dla nas wiarygodne są badania, które prowadzone są w Koninie. W Kolenie nie ma. Jeszcze. I tutaj na czerwono są zaznaczone właśnie. Można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Można sobie wejść na stronę. Każdy z nas dzisiaj może sobie te wyniki odczytywać. To są dane akurat z 2015 roku. I jak widzicie Państwo, w każdej strefie poza Leśnem ta ilość 35 dni została przekroczona. Zarówno w Koninie, w Kaliszu, w Leszewie, w Ostrowie, w Poznaniu są akurat 4 punkty. No i w związku z tym trzeba podejmować różne działania. No, to taka ciekawostka, że Polska niestety jest w tej grupie państw Unii Europejskiej, która ma najgorszą jakość powietrza w całej Unii, zarówno pod kątem pyłu i drugiego takiego bardziej groźnego gazu, czyli benzopirenu, który dodatkowo niestety wywołuje również choroby rakotwórcze. W Polsce najgorzej sytuacja wygląda w Małopolsce. Głośno jest w mediach o tym, szczególnie w Krakowie. U nas jest to na poziomie 50-60 dni, a w Krakowie niemal przez 150 dni w roku, czyli praktycznie prawie połowa roku, te emisje są przekraczane. Kraków był tym pierwszym miastem, który może nie miastem, tylko województwem, który podjął się w ramach AP
aktu prawa miejscowego, uregulowania kwestii czy zakazania, czy ograniczania pewnej grupy paliw, którymi można palić po prostu w piecach. Okazało się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił tą uchwałę sejmiku, ponieważ nie było to ustanowione aktem ustawowym i szukam, o, 3 lata temu ustawa Prawo Ochrony Środowiska, które obowiązuje u nas już od 2001 roku, a w momencie wejścia do Unii zostało jeszcze zmodyfikowane, wprowadzono już prawną możliwość ustanawiania przez sejmiki wojewódzkie tak zwanych uchwał antysmogowych. Czyli taka uchwała może wprowadzać ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. To nie jest niestety takie śmieszne, bo jeżeli nie będziemy nic robić w tym temacie, no to niestety, krótko mówiąc, nasz żywot będzie się skracał. Myślę, że każdy z nas chciałby żyć zdrowiu jak najdłużej. Czyli wprowadzono do obrotu prawnego instrument, który nazywa się ustawą antysmogową. W Małopolsce ona już obowiązuje od 2 lat. I tam głównie generalnie chodzi o to, po pierwsze, żeby uregulować, czym można palić, w jakich piecach i tak dalej, a z drugiej strony wprowadzić taki akt prawny, bo to akt prawa miejscowego jest obowiązującym prawem, który daje możliwości, powiedzmy, tym najsłabszym dofinansowania do wymiany czy to źródeł ciepła, czy zastosowania bardziej nowoczesnych, odnawialnych źródeł. No i taka uchwała musi być też zaopiniowana przez samorząd gminny i powiatowy. Co u nas w Wielkopolsce? Aktualnie sejmik województwa wielkopolskiego przygotował już projekt takiej uchwały antysmogowej. Kończą się opinie. My jako powiat też tą uchwałę opiniowaliśmy. Trochę mieliśmy tam uwag, gdyż nasz sejmik próbuje to zrobić za szybko, nie patrząc na możliwości finansowe przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Poza tą ustawą, uchwałą, przepraszam bardzo, antysmogową, również samorządy gminne zostały wyposażone w instrument prawny, w zasadzie nawet nie instrument, tylko obowiązek prawny, muszą uchwalić tak zwane plany gospodarki niskoemisyjnej. Nasze miasto, czyli gmina miejska, taki plan uchwaliła dokładnie w 2016 roku, na początku. Taki plan gospodarki emisyjnej opisuje, jaki jest stan energetyki na danym terenie, czyli jakie, powiedzmy, są źródła ciepła, jakimi paliwami się pali i tak dalej. I również wskazuje ewentualne drogi, w jaki sposób tym emisją czy eliminowaniem tego smogu przeciwdziałać. I to jest też taki dokument, który daje możliwości aplikowania o środki finansowe, zarówno to poprzez gminę, czy indywidualnie każdy osobno. Ja już nie będę
będę zanudzał, co taki plan musi zawierać. Bardziej chodziło o to, o zasygnalizowanie, że u nas w mieście taki dokument już jest i on daje podstawę do aplikowania o różne środki finansowe. Z tymi środkami finansowymi to wygląda różnie. Natomiast z ciekawości, w tym roku po raz pierwszy nasz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu uruchomił taką linię, która nazywała się, bo już można powiedzieć, że nazywała się Piecyk, właśnie dla osób fizycznych, brzydko mówiąc, czyli dla indywidualnych, nazwijmy to, odbiorców, którzy posiadają w swoim domu ogrzewanie i na wymianę źródła tego ciepła można było uzyskać preferencyjną pożyczkę, która w 40% po wykonaniu była umarzana. Okazało się, że zrobiono to na próbę, a w ciągu 3 dni cały limit, czyli około 400 wniosków do funduszu, głównie no blisko niestety Poznania, bo tak to jest. Z informacji, które posiadam, na przyszły rok też taki plan jest, natomiast 2 tygodnie temu zmienił się zarząd i rada nadzorcza funduszu. Jak to będzie? Czas pokaże. Jeżeli informacje na ten temat miał, przekażę tutaj również szefostwu, jeżeli taka linia zostanie uruchomiona, też podamy to w środkach w internecie, w środkach masowego przekazu i każdy zainteresowany będzie mógł się z tym zapoznać. To tak w telegraficznym skrócie, żebyście Państwo wiedzieli, co to jest ten smog, jak to jest groźne dla naszego zdrowia. Kilka zdań powiedziałem, jak to od strony prawnej z tym smogiem trzeba walczyć. Myślę, że kolega Kaziu przybliży Wam, jak to natura daje sobie radę z tym smogiem. Gdyby były jakieś pytania, sugestie, proszę bardzo. Jak wygląda w świetle prawa opłata klimatyczna? Czy jedzie się nad morze, jedzie się w góry, a tam jest smog? To znaczy, że tak. Opłata klimatyczna nie ma nic wspólnego z jakością powietrza, a szkoda. Opłaty klimatyczne wprowadzają uchwałą rada danej gminy, czyli jest to aktem prawa miejscowego i czy nam się podoba, czy nie, obowiązuje. Także to tyle tylko mogę powiedzieć. Nie chciałbym się za kogoś wypowiadać. Prawo daje niestety taką możliwość. Natomiast no dzisiaj w wielu przypadkach nie ma to nic wspólnego z tym, że tam akurat to powietrze jest czyste. Wysoko w górach tak, ale już na nizinie tam jest najmniejszy problem. No nad morzem to jest mniejszy problem, tam jest więcej wiatru i tak dalej, bo wiadomo, że jak wiatr wiemy, to tego smogu nie ma. Także to jest prawna możliwość, jest. I gminy z tego korzystają, bo wiadomo, że parę groszy do budżetu wpływa. O geotermii nie chciałbym się wypowiadać, w związku z tym, że powiem tak, prowadzi to gmina miejska koło. Jeżeli Państwo będziecie się chcieli coś dowiedzieć, ja nie znam wszystkich szczegółów niestety, bo to się odbywało poza nami, a nie chciałbym się wypowiadać. Oczywiście jest to słuszna droga, natomiast tutaj kwestia finansowa, czyli czy będzie na tyle możliwości finansowych, żeby to w całości wykonać, ale to długa droga, bo najpierw trzeba zrobić pierwszy odwiedz, na który pieniądze są. Miasto już umowę podpisało, czyli niedługo powinno ogłosić przetarg.
I więcej dopiero będzie można powiedzieć, jeżeli ten otwór się wykona i zobaczy się, co tam jest, bo tego dokładnie nikt nie jest w stanie przewidzieć. To są tylko szacunki w oparciu o pewne dane czy badania biologiczne, natomiast dopóki się nie dowierci do tych 2700 czy 3,5 km, to niestety nie, nikt z nas ani z fachowców nie jest w stanie powiedzieć, czy ta woda będzie miała 10 stopni, 70, 90 czy nawet 100. Są wyliczenia pewne, że ma to około 90 stopni. Natomiast, no byłoby bardzo dobrze. Natomiast jak to będzie? To dopiero po wykonaniu pierwszego odwiertu taka jest zasada. Oczywiście, no, jest to też jednym z elementów walki ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. No, to jest czysta energia najczystszej postaci, akurat z geotermii jest w najczystszej postaci. To znaczy piece węglowe trzeba likwidować. Na razie nic nie trzeba, proszę Panią. Jeżeli Sejmik uchwali, jeżeli Sejmik przyjmie uchwałę, w której będzie napisane na pewno nie rok, dwa, trzy, tam jest przewidziane na około 10 lat, dobrze, spokojnie, myślę, nie warto nerwowo podchodzić do tego. Ale zasady będą zasłużył nas Pan, że jesteś najdroższy, tak? Pod względem jakości powietrza. A oprócz tej propagandy unijnej, ma Pan to nie jest propaganda unijna, bo to są wyniki prowadzone przez nasze instytucje, przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a nie instytucje unijne prostują. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cisza. Dziękuję bardzo za zaproszenie, że będę się z Państwem podzielić troszeczkę informacjami na temat stanu naszego środowiska, naszych lasów. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Naczelnikowi, że to właśnie na mnie trafiło, że mogę tutaj z Państwem... To ja dziękuję, że mi pomogłeś. W tej chwili być i po prostu... troszeczkę informacji przekazać Państwu na ten temat. Będę starał się w miarę, myślę, że jasno mówić na ten temat. Gdyby były tematy za trudne, no to ja rozumiem, ale jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo od razu proszę o zadawanie tych pytań, jeżeli będę miał, to odpowiem. Raz i człowiek, walka ze smogiem i absorpcja CO2. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o ten nieszczęsny dwutlenek węgla, który jest emitowany do atmosfery. Tak, kilka slajdów na temat mojej firmy. Pracuję w Lasach Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Nadleśnictwo Koło. W 2015 roku obchodziliśmy 10-lecie istnienia naszej firmy. Tak, to zależy jak się liczy. Od jakiej daty się liczy. To tak, tu adres, dane adresowe, siedziba naszej firmy, mojej firmy. A to zasięg terytorialny nadleśnictwa Koło. Nadleśnictwo jest dosyć rozrzucone, obejmuje teren 18 dni. Tak, od Iskicy, Sopolno, Podama, Tobie, tutaj Dobrowice, Kościelec. To jest wszystko zasięg terytorialny naszego nadleśnictwa. Nie pokrywasz z granicami powiatu. Nie. Działamy na terenie 4 powiatów i 3 województw. Województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. A powiaty Kolski, Łęczyński, Włocławski i Kamiński. O co chodzi? O co chodzi?
chodzi z tymi gazami cieplarnianymi, które emitowane są do atmosfery i co one powodują. Ze względu na rozwój gospodarczy świata, kraju, Polski, wydobywane są kopaliny, które są spalane i w wyniku spalania powstaje dwutlenek węgla. Ten dwutlenek węgla jest elementem, który przedostaje się do atmosfery, powodując zmiany w tej atmosferze, powodując taki efekt, że promieniowanie słoneczne, które spada przed atmosferę do powierzchni Ziemi, ma później utrudniony powrót, żeby z powrotem wrócić w przestrzeń kosmiczną. Dlatego ten nasz klimat ociepla się. Ja tutaj tak zapisałem, że w scenariuszu, w którym się nie podejmie żadnych działań zmierzających do ograniczenia emisji CO2, do końca stulecia mamy ocieplenie prawie o 5 stopni Celsjusza, a gdy docelowo się do tego przyjmie spalenie wszystkich kopalń, które w tej chwili są zignalizowane na świecie, czeka nas niesamowity wzrost średniej temperatury w roku 2-3 stopnie. To może mieć efekty katastrofalne. Będę o tym mówił. To jest rysunek przedstawiający wzrost średniej temperatury powierzchni Ziemi od ostatniego zlodowocenia 20 tysięcy lat temu do czasów współczesnych. Widać powoli, jak się tutaj klimat ociepla. Ja też myszką pozwolę troszeczkę. Widać jak klimat się ociepla. Około 10 tysięcy lat temu średnia temperatura Ziemi zaczęła być na plusie. Tu była aż minus 3. To jest okres ocieplania bardzo powolnego. Tu jesteśmy już prawie przy czasach współczesnych. Tutaj to machnięcie w dół to jest okres potopu szwedzkiego 1650-1655, kiedy to były bardzo srogie zimy, a Bałtyk był zamarznięty. Szły transporty normalnie konne przez Bałtyk. Jesteśmy obecnie tutaj. Ta czarna kreska to jesteśmy tutaj. Przewiduje się jeszcze wzrost delikatnej temperatury, a później na skutek, mamy nadzieję, podjętych działań, ta temperatura powinna się obniżyć. Gdyby nie podjęto żadnych działań, czeka nas wzrost temperatury około 8 stopni Celsjusza. To będą zmiany katastrofalne na powierzchni Ziemi. Tu przy 2 stopniach Celsjusza już zaczynają ginąć rafy koralowe. Tu Antarktyda się topi, tu się lodowce alpejskie topią. Amazonka, lasy Amazonki zaczynają ginąć, no i tak dalej, i tak dalej. Nawet tutaj cyrkulacja termohalinowa. Proszę popatrzeć, to są prądy oceaniczne. Wiemy już w tej chwili, jakie powodują potężne straty. Te wszystkie cyklony, które przemieszczają się nad oceanami atlantyckim spokojnym, gdy ta temperatura jeszcze wzrośnie, nie jest się w stanie przewidzieć, jakie mogą być tego skutki. Dlatego konieczne jest podjęcie działań w kierunku ograniczania tych emisji gazów cieplarnianych.